Chcę powitać bardzo serdecznie wszystkich artystów, wszystkich przyjaciół Saloniku Artystycznego. Panią radną, bardzo serdecznie witamy, pani Ania Bazan jest z nami. A pani Ania Dubiel przekazuje dla państwa gratulacje, a dla wszystkich państwa pozdrowienia z przyczyn osobistych nie może być z nami. Mojego powitania na razie tyle. Oddaję głos panu Jana. Bardzo proszę. Dziękuję pani dyrektor. Ja myślę, że pani dyrektor wyraziła sentencję, esencję tego, co nastąpiło tu. Swoich prac, czyli szopki bożonarodzeniowej, no i oni nie zdążyli nam jakby dostarczyć wszystkich swoich, no, informacji na ten temat. No i my tak trwamy, pani dyrektor już krzyczy na to. Jest mali najwyższej, nie? Największy, a Janek lusznia nawet z najcudowniejszą prezencją. No cóż, no. I oni to właśnie zajęli miejsce ważne w tej kulturze europejskiej, no bo co tu dużo mówić, no to można traktować. Takiej bohatej. Dobra, u siebie. Państwo Braciąkowie pochodzą z tej północno-wschodniej części Polski. Tu się osiedlili, znaleźli dobre miejsce, bo poprzez Uniwersytet Ludowy wówczas we Wzdowie, no jakoś to się to tak fajnie skomponowało. Poskoczyły. Tu się pojawiły, ale bardzo jest miło z tego powodu. No muszę powiedzieć, że tak liczyłam trochę, że śnieg nas zasypie i będziemy mieli wykręt, żeby nie zrobić wystawy, ale jakoś się udało. Myślałam, że trochę tych prac będzie za mało. I tak skupiliśmy się na tym, żeby zaprezentować prace, które są jakby wprowadzające taki nastrój już Bożego Narodzenia. Trochę takiego blichtru, właśnie zapachu siana. No i tutaj prezentujemy właśnie też miniaturę właśnie szopki tej bożonarodzeniowej, którą wykonał mąż. Ja tutaj mam te swoje anioły, które troszeczkę próbuję jakoś odziać, żeby nie były takie golasy. Pierwsza to był w ogóle Kraków, na Starówce stała szopka. Takie, tak, były figury takie 1,5 metra. No i jeszcze Nürnberga, cudne miasto. Arl, muzeum też, gdzie są niesamowici ludzie, pasjonaci szopek. Jak ktoś kiedyś zawita do muzeum w okresie bożonarodzeniowym, to polecamy, bo naprawdę są szopki z całego świata. I szopka, która tam też nasza naturalnej wielkości zawędrowała. Wędrowała też, była w Monako, w Hiszpanii. Ta szopka w Pradze. No, my już czwarty raz ją otwieraliśmy, ciągle jakieś tam nowe figury dowozimy. I na przyszłość mamy też zaproszenie, z czego się bardzo cieszymy, ze względów ekonomicznych, ale też no, ciągle coś w Pradze nowego odkrywamy. Miło nam się ponownie spotkać. My bardzo serdecznie dziękujemy, że tu masa ludzi, którzy w tym okresie z wielką radością i przyjemnością, bo wiedzą, że w okresie tychże świąt jest wystawa związana. Bardzo serdecznie dziękujemy. Symboliczne róże wręczamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. No właśnie. No ale na wszystkim my tam przylecie także.